Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I oto jest kolejny film z PUBG Mobile. Poprzedni film mega wam się spodobał, bo zostawiliście aż 12 łapek w górę. Był on chyba pół roku temu, z tego co mi się wydaje. Może nie pół roku temu, ale kilka miesięcy na pewno, z 4 miesiące temu był. Zaczynamy już nowy mecz. Nowy od dawna. Zalogowałem się na to samo konto, które miałem poprzednio, z tego co mi się wydaje. No chyba tak. Się przez Facebooka logowałem, więc powinno być to samo. No miałem też 12 level było pokazane, więc okej. Czy to jest chyba defaultowy? Więc no, jest 40 sekund. Trochę się zmieniła ta gra, od kiedy grałem ostatni raz. Mam detale low. Jaj, jak tutaj grafika jest, co to jest, jakieś wesołe miasteczko czy co? O nie, laga jakiegoś mam. No, mogą być trochę lagi. Mam najniższe ustawienia bodajże ustawione, albo średnie. Nie wiem już, tak naprawdę. Jakiś ziomek ma głowę konia na swojej głowie. No to nie jest źle. A tak się biegło, okej. Dobra, już odlicza nam. I lecimy tym samolotem. Nie wiem, czy ja nie gram składów przypadkiem. Chyba gram składy, wydaje mi się. Więc nieźle. Dobra, więc nie wiem, czy oni tutaj gdzieś zaznaczają, gdzie chcą lecieć, czy nie. Na Pochinki, okej. Skoro na Pochinki, to na Pochinki. To jest, jesteśmy na razie nad tą pierwszą wyspą. Przecież nie ma takich jak w Fortnite, że te znaczniki się tak pokazują. To było też mega spoko. 3500 metrów do tego miejsca. To ziomek już jakiś wyskoczył? Czemu? Halo. No to ja też już wyskoczę. Nie wiem konkretnie, gdzie jest to miasto. Na prawo. To jest chyba to. Tak, to są Pochinki, więc już tu lecę. Tutaj trzeba tak bardziej blisko tego miasta, bo tutaj się tak nie lata na tym spadochronie jak w Fortnite na lotni. Się po prostu spada, no w Fortnite sobie możesz lecieć na tej lotni i lecieć. Kurde, trochę lagi są. Także no. No i właśnie, chyba zepsułem, bo trochę daleko wylądowałem. No. Po prostu spada, mogę się tylko w miejscu kręcić. To jest mega dziwne. Lewo zaraz na drzewo wyląduje. Dobra, okej. Tam widzę, że ktoś leci. Ale to nie na Pochinki chyba. Więc dobra. Sobie oznaczyć ten znacznik. Dzięki, że mi przeskoczyłeś. Tutaj mam coś. Broń by się jakaś. O, mam pistolet. Tutaj coś jest. Jest hełm, okej. Sami to tu będzie. Oj. Słyszę tu kogoś? No, słyszę tu kogoś. Oho, strzelak też do mnie. No skąd? Halo. Ej, czemu oni się podnoszą sami jakoś tak dziwnie? Ja tu muszę jakoś uciec, ja nie wiem, halo. Ja nie wiem w ogóle, co tutaj się dzieje. Mega dawno w to nie grałem, nie wiem, piję coś. Tutaj się przygotowuję. Przychodzę mi ten pistolet. A ja mam tylko 7 amunicji. Nie no, ja tu dalej ich słyszę.
A może potem pistolet słaby? No może być trochę słabo. Nie wiem, czym ja go mogę teraz bić. Czy mogę jakoś uciec stąd? Powinienem teoretycznie dać radę uciec. Ale nie wiem, czy to się uda. Ziemia chyba do mnie strzela cały czas. Tutaj nie zbuduję sobie ściany jak w Fortnite'cie. Nie wiem, gdzie są moi ludzie z oddziału. Jeden ma chyba samochód, bo widzę kierownicę przy jego... wskaźniku. Przy jego nazwie. Gdzie jest strefa w ogóle? Jestem w strefie, okej. W sumie to idę jakoś poza strefę. Nie, on do mnie strzela. O, dzięki, ziomek. Okej, dobra. Nie wiem, co tutaj wziąłem. Nie wiem, czy ten ziomal by chciał M-kę, czy nie? Niech się to przeładuje. Szkoda, że on mnie nie słyszy niestety. Tam jest nasz jeden ziomek tutaj gdzieś. Więc możemy sobie do niego pójść. I on ma samochód. On może... Czy on jedzie do nas? Tak, on chyba do nas jedzie. Więc mega fajnie. Ci ludzie się tutaj w ogóle jakoś tak randomowo pojawiają. Ja w ogóle nie widzę, jakby oni biegli do nas. Ja widzę, jakby oni się po prostu pojawiali przede mną i strzelali od razu. To też jest mega dziwne właśnie. Co jest z tą pompą? Biegam z tej pompy, jest spoko strzelać. Tylko zawsze mi się myli, jak już strzelam, z której strony tu strzelić. Chcę i obracać z jednej, i strzelać z tej jednej. Od dawno w to nie grałem, nie grałem w to od ostatniego odcinka tak naprawdę. Chociaż nie, on nie jedzie do nas, dobra. Jednak nie. No ale możemy iść sobie tam, bo tam jest środek strefy. Aha, to nie złe. Bombardowanie. W sumie zostało jeszcze 40 osób. Nie wiem, na ile jest tutaj maksymalnie w serwerze możliwa ilość ludzi. W Fortnite jest do 100, to tutaj może będzie z 80, wydaje mi się. Nie spojrzałem, ile było na początku. Także no. Będę musiał przeskoczyć, czy nie będę musiał przeskoczyć? Nie, nie muszę, okej. Szanuję. Tutaj gdzieś strzelają. Jestem u ziomek. Czy on to on się tam strzela? Co ten ziomek tam robi? Czemu stoisz? Mordo, nie stoi w miejscu! Dobra.
Nabijam go od razu tam. Dobra, zabite. Czy mam gdzieś do strefy iść? Nie, okej. No ci ludzie się tak dziwnie randomowo pojawiają. Dobra, tutaj samą amunicję biorę. Nie wiem, ten ziomek chyba go rozłączył albo coś. Nie wiem. Coś wziąłem, też nie wiem co. Dobra, ziomek ja cię tutaj muszę zostawić. Mógłbym cię niby pilnować, możesz robić za taki cel jakiś. A ja bym tutaj strzelał do innego. Dobra, jest samochód. Czy ja mogę nim jechać? Chyba nie mogę, kurde. Dobra, to były moje kroki. Okej, dobra, teraz jednak muszę iść dalej. Więc lecę, 126 osób, ja mam 8 fragów. W Fortnite to by był mój rekord. Także no, no tutaj ci ludzie są jacyś dziwni. Wydaje mi się, to muszą być boty. Prawda, muszą być boty, bo oni się pojawiają randomowo przed tobą i strzelają do ciebie. A zabierałem ci tyle HP, że ło. Prawie że nic. Nie, ten drugi ziomek jeszcze gra. Jeszcze gra, więc okej. No ten jeden umarł, zabili go, a ten drugi się chyba rozłączył. Tak mi się wydaje. Zrobimy sobie pompę do ekwipunku. Co tu jakieś bomby spadają? Ja nie jestem na terenie bombardowania, przepraszam bardzo. Proszę mnie tutaj nie bombardować. Lecę do tamtego ziomka. Długo trwa tutaj ta rozgrywka. Wydaje mi się. Ugramy już chyba z 15 minut będzie trwał ten odcinek, wydaje mi się. A jeszcze jest taka duża strefa. No to jest samochód, proszę, czy ja mogę nim jeździć? Za chwilę pewnie mi się pojawi jakiś ziomek za plecami. Będzie do mnie strzelał. On ma auto, on chyba jeździ gdzieś. O, mogę jechać. No i nice. Teraz mam się łatwiej zabić, bo jak się przewrócę, to zapewne stracę trochę. A strefa jest tutaj. Dobra, przyszedłem ze strefy. Nice. Dobra, teraz obydwoje z tym ziomkiem mamy samochód. To jest mega okej. Wrócę może do tamtego, jak go rozłączyło, ale... No się jakby tam obraca ten zielony. Ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dziwne to w sumie. Znowu jestem w strefie. Mój ziomek też jest w strefie. Więc no, nice, nice. Ale fajnie by było jeszcze znaleźć ziomka ostatniego, którego mogę zabić i skończyć grę z 10 fragami. To zabijanie nie ma żadnej wartości tak naprawdę, bo są boty, które stoją w miejscu. No ale mimo wszystko. Halo, siema ziomek. Ty jeszcze tutaj żyjesz? Jeszcze żyjesz, okej. Ale gdzie może być ten ostatni? Jest tu. Ta minuta i będzie taka malutka strefa. Więc okej. Już będzie mniejszy teren do zbadania. Nie wiem, czy on przypadkiem nie siedzi w jakimś domu. Czy jak to tu wygląda? Bo nie chcę go nigdzie tutaj na tym otwartym terenie. Tak sobie chodzę. Na 30 sekund się zmniejszy ta strefa nareszcie.
Skaczę sobie, a może samochód wezmę. Samochodem będę jeździł. Już szybciej znajdę. Mam 20 sekund na wzięcie tego samochodu. Idę w przeciwnym kierunku, jakby do strefy idę. Dobra. No i ja robię perfekcyjny rajdowiec. No, no jak pan mnie tym samochodem jak jeżdżę, to on mnie nie słyszy, to ja nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Może ostatni frag zrobię przejeżdżając tego ziomka. Co wy na to? Tutaj. No ja go nie widzę. Okej. Okay. Dobry, jestem w to jeżdżenie. No i jego tu po prostu nie ma, no. Ani strzela, ani nic. Kurde, no nie wiem, tutaj jest strefa już przecież. Gdzie on tutaj może siedzieć? Jakieś dziwne, strasznie. Aha, widzę go. Oho, ale zepsułem. Dobra, widzę tego ziomka nareszcie. Chyba nie był bot, chociaż oni wszyscy tak dziwnie. Win? Wygrana, winner, winner, chicken dinner. Dobra. Aha, laga mam chyba. Chyba tak. Nie mam tutaj emotek chyba. Ale dobra, wygrano normalnie. 10 fragów. Pierwsze miejsce. No tutaj składy grałem, więc okej. Okay. Tych zabili, ten jeden się rozłączył. Ale dobra, kontynuuj, chyba do lobby teraz mnie to wróci. Nie, musiał wrócić. No, lobby, okej. Okay. Więc słuchajcie, to był kolejny film z PUBG Mobile, mega fajnie się grało. To są boty zapewne, wydaje mi się. No ale okej. Jeśli film wam się spodobał i chcecie kolejny film z PUBG Mobile, może z Fortnite Mobile w końcu, jak już będzie na mój telefon, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie kolejne filmy i powiadomienia o nim dostać. A teraz to słuchajcie, dostałem taki lucky airdrop, jakąś promocję chyba. Także dobra, słuchajcie, to było na tyle.